Partnerem odcinka jest Lajokat. Link w opisie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Znowu bardzo mi pomogliście w wyborze kolejnego tematu do Kronik. Tydzień temu omawialiśmy, czemu nie widzieliśmy Azuli w Legendzie Korry. Dzisiaj za to zastanowimy się nad jej jedną z przyjaciółek, to jest Tylee. Co się z nią stało? Jak długo żyła? Czy na pewno nie widzimy Tylee w Korze? O tym powiemy już za chwilę, ale najpierw zrób herbatkę godną Airo, usiądź wygodnie i zapraszam do oglądania. Tylee. Miła, bardzo energetyczna dziewczyna. Jedna z przyjaciółek złej księżniczki Azuli. Napisana bardzo dobrze, zawsze trzymająca się swojego charakteru na tyle mocno, że chciała pozostać inną niżeli sześć swoich niemal identycznych sióstr, wstępując do cyrku tylko po to, aby znaleźć własną odmienność. Zaryzykowała przy pisaniu jej łatki dziwaka cyrkowego, twierdząc nawet, że dla niej jest to ogromny komplement. Mi osobiście nie pasowało do niej obraz tego złego i całe szczęście został on pod koniec legend Anga, jak i komiksach całkowicie porzucony. No właśnie, tak jak i Azula, Tylee występuje w komiksach. Zaskoczę Was jednak, że to nie tam po raz ostatni o niej możemy usłyszeć. Jednak po kolei. W trylogii komiksów The Search możemy zauważyć Tylee odnajdującej się doskonale w roli wojowniczki Kyoshi. Pamiętacie przecież, jak zakończyła się legenda Anga. Nasza cyrkówka znajduje sobie przyjaciółki właśnie pod postacią wojowniczek ze znanej wyspy, z którymi miała okazję przebywać dłuższą chwilę w więzieniu po przeciwstawieniu się szalonej Azuli. Co więcej, obiecała uczyć nowe koleżanki techniki blokady chi, co jest ważne odnośnie dalszej części materiału. W komiksie, jak wspomniałem, służy jako strażniczka z ramienia Kyoshi, przypisana do pilnowania wszelkich spraw związanych z Azulą, by w razie sprawiania przez niej problemów, których było mnóstwo, Tylee od razu mogła zablokować jej chi. Widzimy taką sytuację w samym komiksie, gdzie bez zastanowienia jest w stanie uspokoić zapędy użytkowniczki niebieskiego ognia. Widzimy w niej ogromną przemianę z osoby niejako poddawanej zawsze kontroli, będącej w zamknięciu w klatce, czy to cyrku, czy pod władzą Azuli, a tu pełni rolę strażnika, co jest bardzo ciekawym zabiegiem. Ale my tu nie o tym chcemy powiedzieć. Tyle fajnych zagadnień, tak mało czasu. Przejdźmy dalej. W kolejnej trylogii komiksów, to jest Smoke and Shadows, jest już o wiele więcej wystąpień Tylee. Tym razem jest członkinią wojowniczek Kyoshi, lecz poza swoją robotą dalej służy jako najlepsza przyjaciółka Mei, spotykając się na tak zwane babskie rozmowy. Nie wchodząc w szczegóły, uczestniczy następnie w obronie władcy ognia Zuko przed zasadzką zastawioną przez nową społeczność Ozaya, chcącą przywrócić ojca Zuko z powrotem na tron. Nareszcie ponownie staje z już oswobodzoną Azulą twarzą w twarz, próbując po raz kolejny zablokować jej chi, co niestety nie udaje się. No i to praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o jej występy w komiksach. Dalej jest widoczna przy boku nowych przyjaciółek z wojowniczek Kyoshi, służących teraz jako osobista straż władcy ognia Zuko. No ale to jeszcze nie wszystko. Istnieje jeszcze jeden twór. Książka przypominająca przewodnik po świecie Awatara po wielkim finale, gdzie Aang opowiada o różnych osobach, wydarzeniach jako dorosły człowiek, ojciec i mąż. Nazywa się Avatar The Last Airbender Legacy. Tam jest wspomniane jednym niemal zdaniem, że Tylee w 124 roku po ludobójstwie Narodu Powietrza, czyli aż 24 lata po finale Legend Anga, dalej służy w jednostce wojowniczek Kyoshi. To jest najpóźniejsza wzmianka o niej. Wtedy żyje i ma się dobrze. Dalej, niestety nic. Ale czy aby na pewno? W Legendzie Korry widzimy przecież osoby zdolne do używania techniki blokady chi. Czy Tylee jednak jest temu winna? Otóż jest to bardzo prawdopodobne. Będąc przecież już wysłużoną wojowniczką Kyoshi, zapewne szkoliła następne pokolenie tejże formacji. Wśród nich znalazły się i buntowniczki, które po nauce tej techniki porzuciły ścieżkę wojowniczek. Dołączymy wtedy do ruchu równościowców, a dalsza historia jest już nam znana. Oznacza to mniej więcej tyle, iż spuścizna Tylee żyje w technice blokady chi, dalej w legendzie Korry. Niestety, nie widzimy jej w samym serialu. Być może doczekamy się dalszej historii mającej wielkie
Oczy wyjątkowej cyrkówki, nawróconej na tą dobrą stronę, służącą budowaniu sprawiedliwości oraz lepszego świata dla wszystkich. W końcu komiksy wychodzą dalej. Gdy dowiem się czegoś nowego o niej, to od razu was poinformuję. No i to by było na tyle. A czy wy także oczekujecie rozwinięcia historii słynnego trio Azuli, Tylee i May? Piszcie w komentarzach. Zapraszam również do brania udziału w następnych ankietach na mojej zakładce społeczności oraz odwiedzenia mojego Discorda, gdzie będziecie mogli poruszyć tego typu tematy. Oba linki znajdziesz w opisie. Zasubuj również kanał. Każdy sub jest dla mnie czymś dającym siłę do dalszego działania. Dzięki! I co? Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronika Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Mimo swojej chęci bycia odmienną, Tylee dołączyła do wojowniczek Kyoshi, które przypomnę, znane są z dzielenia tego samego stroju, zachowania czy stylów walki.